tym miejscu zostały posadzone 4 warzywa giganty, 2 kabaczki i 2 dynie Field. Zostały tylko 2 sadzonki. Dynia Field. Jest 20 czerwiec. Dynia Field, tak. Taka łodyga brzydka się zrobiła. Dynia Field, tak jest. I kabaczek gigant z nasion odtakowego. I również co tu się stało? Ale żyje na razie. Tutaj wyrosło zboże, żyto. Przyjedzie zaraz znajomy i będzie orał. Po deszczach. Teren jadalny z Chorwacji. Widać już, że są różne. Tak jakby odmiany. Dereń jadalny, to wszystko tak. Niedźwiadki tam wcinały owoce, wspinały się na te krzewy, drzewka, naginały gałąź. Gdzieś tam nagranie mam stare, spadały niedźwiedzie z tej gałęzi. I tu. A to jest dereń szany. Też ma przyrosty. Spore, ale owocu nie będzie jednak na tym kwiatuchu. Machina przyjechała. Sprawdzamy teraz, czy gleba się nie za bardzo zapadnie pod sprzętem. Daj, daj. A to tylko jak się uda. Nie no, muszę tu jak brusta jest. Dobra, no to tak. No to tylko tam, Darek. Tam. Ale piękna, tłusta ziemia. Ja cię kręcę. Ale jaka piękna, daj spokój. Ale jaki zapach. O, kurka wodna. Żeby ona była taka czarna, jak na Mazurach mają. Tam w okolicy Malborka mieli tą czarną. Chyba w Malborku mieli tą czarną ziemię taką, nie? Gdzieś tam widzieliśmy. Matko, jaka skiba. No naprawdę. Piękna ziemia. Kto by to pomyślał, że człowiek się tak ziemią zachwyci. A tu rośnie ten niedoceniany skrzyp, tak zwana choszczka, kiedyś mówiono. Dziadostwo jakich mało, bo ma kłącza głęboko pod ziemią. Ale tak jak powiedział kolega Marko, że jako i kosmetyk, i nawóz. ale kolejna. Nagrywam. Do kolana. Jaki rów. Co ja widzę? Na straty już spisaliśmy. Morwa ma pierwsze owoce, a żeśmy ją tak ostro przycięli, że szok. Morwa nigra. Niewiarygodne. Chyba 3 lata siedzi. Nie, ja cię kręcę. 1, 2, 3, 4 owoce. Czyli jeszcze raz. Jeszcze tu są owoce. 1, tu drugi, 3. No coś pięknego. Tak wygląda po przycięciu. Czarna morwa, nigra. Tu wyrasta tak, z pnia. Dobra, to trzeba będzie wyrwać. Tak. Nigra, nigra. Ale zobacz, ona ma jakieś inne liście. Ma rodzaje liści. Ma. Tak, bo jak przycięliśmy, to tutaj powstały takie piękne, ładne, drobne. Tu wcześniej były wielkie. No nie wiem, super, tak się cieszę. Bo gdzie widzieliśmy? W Grecji. A, tak, siedzieliśmy pod Morwą. Tak i tak się zachciało też człowiekowi mieć. Dla porównania teraz ten tutaj na pierwszym planie Dereń Elegantyj. Tak, za nim ta morwa nigra, czarna owocująca. I tu Dereń Wydubiecki. No, nie mają tych owoców. Z tym do wycięcia dzikim. O matko, to już się aż taki zrobił. Taki wielki się zrobił. Ten dziki odrost. Tak. Czyli sam Wydubiecki tak by wyglądał. Troszkę owoc jakiś zaobserwowałam. A tutaj jest potwór widoczny. A tam jest następny, zobacz. Ale ślimaki. Czy te się da jeść? Czy to specjalne muszą być? Może by plantacje ślimaków? O, i pytanie, czy to jest kędzierzowatość liści? To jest brzoskwinia albo morela. Dostaliśmy w gratisie od sprzedawcy Dereni. Tak to wygląda. Czy to jest kędzierzowatość? Wstrętnie to wygląda. A w środku raczej nic nie ma. Ale to samo są, zobacz, na tył. Nie podchodź.